Witajcie, diablomaniacy. Z tej strony wasz ulubiony diabelski Jupiter. W dzisiejszym materiale zapoznamy się wspólnie z artykułem dotyczącym nadchodzących zmian oraz wydarzeń, które niebawem pojawią się w grze. No i dodatkowo tym razem mamy go dostępnego od razu w polskiej wersji językowej, więc będzie znacznie łatwiej. Nie przedłużając, ja jestem Dukat, witam was serdecznie na moim kanale i zapraszam na garść nowości z Diablo Immortal. Azeroth rozpętuje odwieczną wojnę w Sanktuarium. Dobrze was widzieć, awanturnicy. Świętujcie z nami 20. urodziny World of Warcraft podczas epickiego wydarzenia łączącego światy Azeroth i Sanktuarium – odwieczna wojna. Od 13 listopada do 11 grudnia możecie ruszyć na spotkanie przygody w stykających się światach Diablo Immortal i World of Warcraft. Przeżyjcie legendarne misje i zaciekłe bitwy, gdy dwa kultowe światy połączą się na ograniczony czas. Nie przegapcie tego spektakularnego wydarzenia. Zjednoczcie siły z innymi awanturnikami i stawcie czoła królowi Liszowi, zasiadającemu na mroźnym tronie, walczcie na śmierć i życie w bandyckim dorzeczu i zdobądźcie nowy legendarny klejnot Czaszka Mrozu. Szykujcie się do walki, albowiem ważą się losy Sanktuarium. Witajcie w niesamowitym połączeniu światów Diablo Immortal i World of Warcraft, gdzie rodzą się legendy i wykuwa się przeznaczenie. Legendarne nagrody za logowanie podczas odwiecznej wojny. Wkroczcie do Sanktuarium, aby odebrać darmowe nagrody z kilku pierwszych poziomów w trakcie trwania wydarzenia Odwieczna Wojna, w tym nowy legendarny klejnot Czaszka Mrozu, klejnot dwugwiazdkowy, nową skórkę broni z World of Warcraft i nie tylko. I tak jak tutaj widzimy, podczas tych pierwszych poziomów za logowanie, podczas pewnie pierwszych dni trwania tego eventu, będziemy mogli odebrać nowy dwugwiazdkowy legendarny klejnot Czaszka Mrozu, jedną nową skórkę broni z World of Warcraft, 10 legendarnych emblematów, to jest bardzo fajny gift, element ozdobny broni Ostrze Mrozu i portal Ścieżki Lodowej Korony, z tym, że tu mamy takie zastrzeżenie, że jeżeli już wcześniej zdobyliśmy te Ostrze Mrozu i Ramkę Lodowej Korony z wydarzenia Cień Mroźnego Tronu, no to nie będziemy mogli zdobyć ich ponownie. Znaczy tu jest taka ciekawostka, bo tu mamy portal Ścieżki Lodowej Korony, a tu mamy Ramkę Lodowej Korony. I na grafice wygląda mi to raczej na ramkę. Nie widzę tu portalu. No nic, zobaczymy już niebawem. Ruszajcie na odwieczną wojnę. Legiony Króla Lisza zbliżają się, rozprzestrzeniając swoje mroźne wpływy poza Azeroth, aż do pełnego niebezpieczeństw Sanktuarium. Wojownicy z każdego zakątka świata muszą odpowiedzieć na wezwanie do broni, ponieważ tylko najodważniejsi mogą przeciwstawić się tej starożytnej i złowrogiej sile. Któż stawi czoła takiej potędze? Od 13 listopada do 11 grudnia możecie zdobywać zamrożone dary, wykonując codzienne cele, rywalizując w bandyckim dorzeczu i stawiając czoła królowi Liszowi w upadłej cytadeli. Zdobywanie tych zamrożonych darów pomoże wam robić postępy w odwiecznej wojnie i zdobywać upragnione nagrody. Podczas odwiecznej wojny możecie zdobywać skórki broni dla każdej klasy, przekształcając je w najbardziej legendarne artefakty z całej historii Azeroth. Jedna z tych skórek zostanie wam przyznana w ramach kilku pierwszych rank odwiecznej wojny. W wydarzeniu można również robić postępy, aby zdobywać zarówno sztandar Hordy, jak i Przymierza. Ukończcie całą odwieczną wojnę, aby zdobyć emotki za Przymierze oraz za Hordę. No i tu mamy przedstawione pewnie te przykładowe skórki. Ja od razu wam się przyznam, że nie za bardzo grałem, miałem jakąś tam przygodę z World of Warcraft, ale to było raczej krótkotrwałe, więc zupełnie nic mi nie mówią te itemki i te wyglądy, także tu musicie mi wybaczyć. I dla poszczególnych klas dostępne są następujące skórki. Ostrze Cienia dla Nekromanty, Rzezimiot dla Barbarzyńcy, Toridal Furia Gwiazd dla Łowcy Demonów, Obrońca Prawdy dla Krzyżowca, Atiesz Wielki Kostur Strażnika dla Czarownicy, dla Czarowników właściwie, Gniew Grzmotu, Błogosławione Ostrze Poszukiwacza Wiatru dla Sztormicieli, Remornia dla Rycerzy Krwi i Pięść Niebios dla Mnichów. I tu mamy przedstawione przykładowe te elementy kosmetyczne. Natomiast no szkoda, że nie są pokazane wszystkie klasy, tylko mamy wybrane cztery, czyli Nekromantę, Krzyżowca, Sztormiciela
i rycerza krwi. W przypadku sztormicieli za każdym razem bardzo takie ubogie wydają mi się te elementy kosmetyczne. Natomiast jeżeli chodzi o rycerza krwi, no to tak uważam całkiem fajny ten, te kosmetyki. A co do nekromanty i krzyżowca, no również całkiem ciekawie to wygląda, powiem wam szczerze, w mojej opinii. Stawcie czoła królowi Liszowi w upadłej cytadeli. Teraz staję przed nimi niczym lew przed owcami, a one się mnie nie lękają. Nie mogą się lękać. Król Lisz. Król Lisz to jeden z najgroźniejszych potworów w całej historii Azeroth. Zgładził niezliczonych wojowników, którzy próbowali rzucić wyzwanie jego panowaniu. Od 13 listopada do 11 grudnia możecie zmierzyć się z przywódcą plagi i wyrwać sanktuarium z jego mrożącego krew w żyłach uścisku. No jeżeli to obrazek z gameplayu, to faktycznie dość duży będzie ten boss. Pokonajcie króla Lisza, aby zdobyć legendarne elementy ozdobne broni z World of Warcraft. Szykujcie się na epicką bitwę, ponieważ król Lisz przywiódł ze sobą swój niepowtarzalny arsenał umiejętności i okropności, w tym oszalałe upiory i wygłodniałe plugastwa, aby zniszczyć tych, którzy staną mu na drodze. Istnieją również dwie losowe kule umiejętności, które pomogą wam w walce z królem Liszem. Szał uspokajający oraz leczący krąg. Aby stawić czoła królowi Liszowi, będziecie się wpierw musieli dostać do Mroźnego Tronu. Dokonacie tego zdobywając wejścia do upadłej cytadeli, grając w podziemiach, a także zdobywając je w ramach nagród za logowanie oraz jako rzadki łup z zabitych potworów podczas tego wydarzenia. Czyli rozumiem, że ta upadła cytadela, no to będzie taka osobna instancja, do której, żeby wejść, to będzie trzeba zdobyć te wejścia do upadłej cytadeli, czyli pewnie coś na zasadzie esencji grozy, żeby w tej chwili odpalić filar zapomnienia, czy te zlecenia Hellslayera. No i dopiero w tej upadłej cytadeli będziemy mogli walczyć z królem Liszem, no i dropić z niego te nagrody tej wiecznej wojny. Ruszajcie do walki w bandyckim dorzeczu. Siły przymierzy i hordy walczą ze sobą na całym polu bitwy. Da się słyszeć szczęk oręża i gwar wielu głosów. Bitwa toczy się w otoczonej górami dolinie. To wprost idealna sceneria dla masakry, która ma mieć tutaj miejsce. Sojusznicy wzywają cię na pomoc w nadchodzącej walce. Tu pewnie przykładowy screen, właściwie przykładowy GIF z tej lokacji. No i ponownie, od 13 listopada do 11 grudnia, czyli to są chyba takie stałe ramy czasowe dla tego dużego wydarzenia, Pogromca to ostateczny test PvP rozgrywany między tymi dwiema legendarnymi frakcjami. Bandyckie dorzecze jest inspirowane wyglądem kotliny aratorskiej wraz z młynem, kuźnią i stajniami, które można wykorzystać, aby zapewnić swojej stronie przewagę na drodze ku zwycięstwu. Walczcie po stronie przymierza, by dać dowód swego męstwa, lub opowiedzcie się po stronie hordy, by zaciekle bronić honoru. Bandyckie dorzecze rozgrywane jest w trybie pogromcy, w którym poziom postaci, przedmiotów i klejnotów jest znormalizowany dla wyrównanej rywalizacji. Istnieją również cztery losowe rodzaje kul umiejętności, które mogą pomóc wam w walce. Błogosławieństwo królów, ukrycie, sokole oko oraz mignięcie. Sięgnięcie po zwycięstwo w bandyckim dorzeczu zapewni wam postępy w wydarzeniu Odwieczna Wojna. No tu przykładowe screeny z tego trybu gry. Faktycznie te lokacje trochę inspirowane World of Warcraft. Uważam taki całkiem fajny smaczek. Następnie mamy wydarzenie ograniczone czasowo, starcie zbawicieli. Z głębi krainy cieni dochodzą nas szepty o pradawnym złu, które krążą od karczmarza do kupca, przyprawiając o dreszcze nawet najodważniejszych poszukiwaczy przygód. I tym razem już od 6 listopada, czyli od jutra, do 17 listopada, awanturnicy powyżej 30 poziomu będą mogli być świadkami nastania nowej ery. W czasie trwania wydarzenia otrzymacie również premię 100% do doświadczenia zdobywanego w ramach poziomu karnetu bojowego. Następujące nagrody będą dostępne po zalogowaniu się do gry. Dzień 2, 7 listopada, rzadki emblemat. Dzień 4, 9 listopada, teluryczna perła i dzień 6, 13 listopada, legendarny emblemat. No i wystarczy się zalogować do gry, żeby odebrać te określone nagrody w danym dniu, w którym będą dostępne. Przejdźmy teraz do opisu nowego legendarnego dwugwiazdkowego klejnotu Czaszka Mrozu.
Zanim się ukorzycie, rozważcie koszt tego czynu. Smak takiej nieokiełznanej mocy może być zbyt słodki, by kiedykolwiek się go wyrzec. Ten potężny, legendarny klejnot zawdzięcza swoją nazwę niesławnemu królowi Liszowi. Zalogujcie się do gry w czasie trwania wydarzenia Odwieczna Wojna, aby otrzymać legendarny klejnot Czaszka Mrozu. Kiedy klejnot jest wyposażony, zadawanie obrażeń przywołuje z wnętrza Czaszki Mrozu ducha króla Lisza, który wysysa duchy pobliskich wrogów, zapewniając ci królewską dominację zwiększającą wszystkie zadawane obrażenia z premią za każdego pobliskiego przeciwnika. Gdy królewska dominacja jest aktywna, twoje ataki uwalniają również dwa nikczemne duchy, które co sekundę atakują pobliskich wrogów, zadając im obrażenia podstawowe. Pewnie jakąś wartość obrażeń podstawowych. Efekt ten może wystąpić tylko raz na 20 sekund. No tak na pierwszy rzut oka wydaje się to całkiem ciekawy klejnot, szczególnie do rozgrywki PvE, do jakiegoś buildu do farmienia. No myślę, że chętnie go przetestuję. Tym bardziej, że dostaniemy jeszcze jeden egzemplarz tego klejnotu, a ponieważ jest to klejnot dwugwiazdkowy, no to też nie będzie jakiegoś tam większego problemu, żeby go później wytworzyć i ulepszyć. I co ciekawe, przynajmniej na razie nic nie wiadomo na ten temat, żeby do gry miał zostać dodany jakiś klejnot pięciogwiazdkowy podczas trwania tego wydarzenia. A tak wszyscy chyba spekulowaliśmy, że to nastąpi. I tutaj mamy kolejną nowość, czyli skórki dla chowańca. Coś, czego jeszcze nie było w Diablo Immortal. Skórka dla chowańca, inwazja murloków. Jak sanktuarium długie i szerokie, rybacy opowiadają sobie o podejrzanych wodnych stworach i ich dziwnych zwyczajach. Przechwalają się, że zdarzyło im się napotkać pewne tajemnicze, niewielkie stworzenia wydające z siebie dziwne, bulgoczące dźwięki. Czy mówią prawdę? A może te opowiastki to jedynie wytwory wybujałej wyobraźni? Podczas Odwiecznej Wojny możecie zdobyć niepowtarzalną skórkę Murloc dla chowańca. Skórka ta zapewnia cechę mistrz wędkarstwa, która co jakiś czas podwaja liczbę złapanych przez was ryb. Nie bądźcie jednak nadgorliwi w machaniu wędką, ponieważ w wodzie pływają również zużyte buty i bomby. I to jest ta podstawowa skórka. Natomiast jeśli wychodzicie z założenia, że fortuna sprzyja zuchwałym, możecie nawet spróbować zdobyć nieuchwytną skórkę Murloc Falowy Czyhacz. To ten jego drugi wariant, chyba rzadszy, natomiast z tego co rozumiem, to obie te skórki będą posiadały tą cechę, która co jakiś czas podwoi liczbę złapanych ryb. Cieszcie się radością lub bólem, które sprowadzi na was ta doprawdy wyjątkowa istota. No śmieszny, ciekawy element. Nie było jeszcze żadnych skórek, żadnych elementów ozdobnych dla chowańców, więc jak dla mnie chyba na plus. No i teraz pomówimy sobie na temat widmowego bazaru, pęd zdrajcy. I tutaj pozwolę sobie wspomnieć na ten temat, powiedzieć na ten temat parę słów, chociaż zazwyczaj omijałem te fantomowe markety, ale tym razem te skiny, te elementy kosmetyczne, które są tu zaprezentowane, wyglądają naprawdę ciekawie, dlatego zaprezentujemy je sobie, przejrzymy je sobie wspólnie. Z cienia wyłania się spowity w mrok skrytobójca, powodowany wielką ambicją. Potęga chaosu ma jednak straszliwą cenę, a ci, którzy zdecydują się skorzystać z mrocznych ofert, muszą być przygotowani na konsekwencje swoich ambicji. Widmowy bazar Pęd Zdrajcy jest dostępny od 13 listopada do 11 grudnia. Ten widmowy bazar może was przemienić w największego ze zdrajców, samego legendarnego Illidana. To zakładam jakaś postać z World of Warcraft. Pewnie odpowiecie mi na ten temat w komentarzu. Przywdziejcie efemeryczne efekty godne samozwańczego władcy rubieży, korzystając z efektu wizualnego serii zabitych pęta zdrajcy oraz nimbusa pęt zdrajcy. Oba efekty ozdobne będą wasze po zdobyciu zestawu ozdobnego pęta zdrajcy i mogą być używane z innymi elementami ozdobnymi. Zarówno efekt serii zabitych, jak i nimbus staną się bezużyteczne 30 dni po ich zdobyciu, lecz pozostaną w zakładce elementy ozdobne w ekwipunku gracza. No i dlaczego zawsze te efekty serii zabitych i nimbusy są dostępne tylko przez 30 dni? To znaczy wiem dlaczego, no dla kasy, tak? Jest to po prostu dla Blizzarda opłacalne. Natomiast przyznam wam się, że byłbym w stanie może i zainwestować w te elementy kosmetyczne tego typu, no ale pod warunkiem, że dostałbym je na stałe, a nie na 30 dni, no bo tak naprawdę nie ma gwarancji, że takie wydarzenie kiedykolwiek powróci i będzie można
ponownie skorzystać z tych efektów, nawydawać kasę tylko po to, żeby przez 30 dni jakoś inaczej zaprezentować się w grze, no to uważam, że jest bezsensowne. Osiąganie kolejnych kamieni milowych zapewni Wam portal grzywy, emotkę zabijanie demonów, emotkę odległa tęsknota oraz portal portal rozkwitu kosiarza plagi. Ponieważ przedmioty z windowego bazaru każdorazowo są przyznawane losowo, no to przedstawiamy początkowe prawdopodobieństwa. No i oczywiście każde losowanie będzie kosztowało odpowiednią ilość wiecznych kul czy tam innej waluty. Nie pamiętam, czy w tych widmowych bazarach pierwsze losowanie jest darmowe. Być może tak jest. No zazwyczaj i tak trafiam jakieś te emotki w tym, więc mniejsza o większość. Zguba żywych trupów za zerot. Zdobądźcie najwspanialsze z narzędzi króla Magniego Miedziobrodego, które wyszło z krasnoludzkich warsztatów w żelaznej kuźni. Jezu, język se można połamać. Od 13 listopada do 11 grudnia, tradycyjnie, udajcie się do sklepu w grze, aby zakupić dowolny z zestawów spopielacza i zdobyć wszystkie limitowane zestawy ozdobne z Odwiecznej Wojny. I tu mamy zaprezentowane te zestawy ozdobne. No naprawdę nie wiem, jakoś tym razem bardzo mi się podobają te elementy kosmetyczne. Pewnie nie do tego stopnia, żeby w nie jakoś mocno inwestować, no ale zobaczymy. Oczywiście nikogo z Was nie namawiam do tego, to jest każdego indywidualna decyzja. I na koniec mamy jeszcze taką informację. Łupy w World of Warcraft. Wygląda na to, że siły, które wpływają na Sanktuarium, rozprzestrzeniły się również na Azeroth, przynosząc tej krainie niewidzialny dotąd splendor. Zalogujcie się do Diablo Immortal postacią na poziomie 10 lub wyższym w czasie trwania wydarzenia Odwieczna Wojna, czyli tradycyjnie od 13 listopada do 11 grudnia, aby zdobyć element ozdobny Treasure na Beanbag w World of Warcraft The War Within, czyli taki również prezencik dla graczy World of Warcraft. Niech wasze ostrza nigdy się nie przytępią, a wasze zaklęcia niech zawsze zapewniają wam potęgę. Zespół twórców Diablo Immortal. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten artykuł. No mimo tego, że nie są to jakieś bardzo istotne zmiany, również raczej takie kosmetyczne, to wydaje mi się, że będą to przyjemne zmiany i przyjemne wydarzenie. No to oczywiście szczególnie 10 legendarnych emblematów i ten nowy legendarny klejnot, które dostaniemy za zalogowanie się, jak również no, możliwość zdobycia jakichś tych itemów kosmetycznych całkiem za darmo, z tego co rozumiem, tych inspirowanych World of Warcraft. Plus do tego wydarzenie ograniczone w czasie, gdzie to jest tutaj, gdzie również po prostu za zalogowanie dostaniemy rzadki emblemat, teluryczną perłę i legendarny emblemat. No i w zasadzie to wszystko. Co do klejnotu, to pewnie będę chciał go przetestować. Generalnie muszę przejrzeć te swoje klejnoty. Po tych ostatnich biegach pradawnej szczeliny, to w jednym z kolejnych materiałów po prostu nagram taki materiał, w którym porządkuję te swoje legendarne klejnoty, bo tam część poulepszam, część powymieniam, część jakoś tam przerobimy, zamienimy, no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam tego towaru trochę do przerobienia, także w jednym z kolejnych filmów pewnie się za to wezmę. Tymczasem, jeżeli podobał Wam się dzisiejszy materiał, to ja gorąco zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji na kanale, a na dzisiaj to będzie wszystko. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć!